Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Tomasz Nieczarek, reprezentuję firmę DPS Software. Dzisiaj będę miał przyjemność prowadzić dla Państwa webinar pod tytułem 3D Experience – Przekształcenie PLM w strategię biznesową. Tytuł jest ambitny, przyznam wprost. W jego słowach znajduje się hasło biznes, stąd jakby od razu dedykuję swój przekaz do decydentów i do menadżerów w firmach produkcyjnych, a jak doskonale wiemy, te wspomniane przeze mnie grupy odbiorców szukają uzasadnienia biznesowego i zazwyczaj nie są zainteresowani dyskusją o technologii bądź architekturze rozwiązania. Natomiast, żeby się odnieść do tematu mojego webinaru i precyzyjnie, a przede wszystkim obiektywnie ocenić wyzwania w przemyśle, będę się posiłkował wieloma twardymi danymi na poczet rozwiązania, które tym wyzwaniom właśnie odpowiada. Na wstępie rzecz, myślę, z którą wszyscy się zgodzimy, że naciski na zespoły inżynieryjne, aby dostarczały nowe, lepsze jakościowo produkty za niższe koszty, jest dziś większy niż kiedykolwiek. W miarę wzrostu oczekiwań firmy muszą angażować większe zespoły ekspertów o bardziej wyspecjalizowanych umiejętnościach. Oznacza to bardziej skomplikowane decyzje, więcej osób, których opinie mają znaczenie i więcej informacji zwrotnych do zebrania i rozwiązania. Pozwoliłem sobie tą sytuację zobrazować na tej grafice, którą widzicie Państwo w prawym dolnym ekranu. I również pytanie do Państwa, które liczę, że odpowiecie sobie sami, czy procesy i narzędzia, których zespoły używają do współpracy, są dzisiaj gotowe na te właśnie wspomniane przeze mnie wyzwania. Ja odpowiem wprost, że jeśli zapytamy przeciętnego inżyniera, odpowiedź będzie prawdopodobnie brzmiała nie. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, będę się posiłkował twardymi raportami wykonanymi również przez firmę DPS Software, którą reprezentuję. Stąd nie bez powodu wprost stwierdzam, że ta odpowiedź jest właśnie negatywna. Zespoły inżynierskie czują, jakby tonęły w zadaniach administracyjnych i pracy nieprzynoszącej wartości. W rezultacie nie mają czasu ani energii, aby naprawdę analizować skomplikowane kompromisy i podjąć najlepsze decyzje projektowe. Oto pierwsze twarde dane, którymi będę się posiłkował, nim przejdę do dedykowania rozwiązań na potrzeby dzisiejszego rynku i firm produkcyjnych, to raport firmy Global Surveys, którego odbiorcy to ponad 250 liderów z firm produkcyjnych, natomiast wyniki oscylowały wokół następujących pytań. Co zrobiłoby różnicę dla zespołów inżynieryjnych, którzy tworzą skomplikowany produkt? Jak mogą uniknąć opóźnień w rozwoju, wprowadzania produktu na rynek i dostarczyć świetne produkty wcześniej? Jakie luki należy zamknąć, aby poprawić negatywne nastawienie do pracy projektowej? Krótka informacja na temat odbiorców, na temat ankieterów. Jak wspomniałem, było ich blisko 250. Wszyscy stanowią trzon decyzyjny firm, do których ta ankieta była skierowana, a więc menadżerowie inżynierii, dyrektorzy, wiceprezesi i dyrektorzy wykonawczy. Na tym slajdzie widzicie również Państwo grafikę, która reprezentuje kraje, w których ta ankieta została przeprowadzona oraz przemysł, do którego trafiały zapytania, więc to były głównie produkty konsumenckie, ciężki przemysł maszynowy, urządzenie przemysłowe, jak również przemysł samochodowy. Oto pierwsze dane z tego raportu. 43% informacji zwrotnej z projektu nie jest dokumentowanych ani adresowanych. Skąd to wynika? Wynika to z faktu, że na drodze realizacji projektu mamy w grupie roboczej wewnątrz naszej firmy, jak i poza nią, szereg interesantów i osób, które mają bezpośredni wpływ na projekt, decydują o zmianach w tym projekcie, a również o kierunku rozwoju tegoż produktu. I te informacje są rzeczywiście bardzo liczne, natomiast przed zespołami inżynierskimi istnieje potrzeba zarządzania tą informacją, no i siłą rzeczy wyciągania wniosków na bazie tych informacji. Natomiast ich mnogość, poza tym dodatkowo narzędzia, z których korzystamy, żeby te informacje zdobyć, sprawiają, że szereg z nich niestety tracimy, ponieważ te problemy nie są ani śledzone, ani adresowane. A jakie to mogą być problemy? To mogą być kwestie krytyczne dla bezpieczeństwa, po zmiany związane z kosztami, a więc rzecz niesłychanie strategiczna, bo wpływa wprost na marże
w realizacji projektu. I znowu pozwolę sobie zadać pytanie, które liczę, że Państwo sobie odpowiecie sami w kontekście swojej pracy zawodowej. Jaką istotną informację zwrotną przegapiłeś? Kolejna informacja wprost pochodząca z wyniku wspomnianego raportu. 87% liderów uważa, że potrzebują nowych narzędzi. Średnio 21% opóźnień w rozwoju produktu sprowadza się do problemów komunikacyjnych. No i to, na co wskazują decydenci, to potrzeba narzędzi do dokumentowania informacji zwrotnej, a więc jest to pokłosie jeszcze poprzednio wyświetlanego przeze mnie slajdu. Lepsze procesy zarządzania informacją i lepsze narzędzie do komunikowania intencji projektowych, a więc de facto narzędzi do komunikacji w zespole. 90% firm doświadcza opóźnień we wprowadzaniu produktów na rynek z powodu zmian projektowych. To też jest moje ulubione słowo pokłosie tych wszystkich wyzwań związanych z komunikacją, o których jeszcze przed chwilką mówiłem. Średnio respondenci uważają, że 7% premier produktów w ich firmie jest opóźnionych z tego powodu. Oczywiście patrząc na ten aspekt poprzez pryzmat realizacji biznesu, warto zadać sobie kolejne pytanie. Jeśli organizacja doświadczałaby konsekwentnych opóźnień we wprowadzaniu produktów na rynek, jak długo mogłoby pozostać na rynku czy szerzej w biznesie? Ciekawa dana i ciekawa informacja, która też otwiera oczy na wiele różnych aspektów. Jak długo inżynierowie szukają odpowiedzi? Powiedziałem, że osób zainteresowanych projektem, interesariuszy, którzy wchodzą w interakcję z zespołami inżynierskimi, jest bardzo dużo. Większość z nich oczywiście stanowi grupa robocza wewnątrz naszego zakładu, inne działy jak produkcja, jak marketing, jak zarządzanie czy dział analityczny, ale również szereg interesariuszy spoza murów naszej firmy, a więc nasi dostawcy, kontrahenci, a w końcu nasi klienci. No i inżynierowie, którzy wprowadzają zmiany w produkcie, czy go po prostu rozwijają na etapach koncepcyjnych czy projektowych, muszą swoje decyzje i swoje zmiany oczywiście czymś poprzeć. No i jeśli szukają odpowiedzi dla zmian, czy starają się właśnie zrozumieć pewne potrzeby, zadano im pytanie, jak długo tych odpowiedzi szukają. Okazuje się, że 13% respondentów mówi, że może znaleźć potrzebne informacje w ciągu kilku minut. W przeciwieństwie 65% respondentów mówi, że znalezienie właściwych danych zajmie im kilka godzin, a dalsze 22% mówi, że zajmie to kilka dni. Skąd ta sytuacja de facto się bierze? Ponieważ inżynierowie stają przed wyzwaniem pracy z wieloma źródłami informacji. Oczywiście takim nadrzędnym, o czym też dalej będę mówił, źródłem informacji jest komunikacja poprzez mail i większość danych właśnie tam ląduje. W związku z powyższym potem te informacje są zbierane w odpowiednie dokumenty po to, żeby całą tą pracę i współpracę ustrukturyzować. Niemniej jednak sprowadza się to do zadań, które de facto nie są produktywne albo może nie mają bezpośredniego wpływu na rozwój naszego produktu, a więc 23% czasu, zgodnie właśnie z tym raportem, to praca zespołu inżynierów, która jest wprost nieproduktywna. A gdzie te dane lądują? Metody dokumentowania opinii projektowych. Na szczycie tej listy znajdują się arkusze kalkulacyjne w zdecydowanej przewadze, 64%. Wspomniałem tutaj o komunikacji poprzez e-mail, 55%. Inżynierowie posiłkują się również przeglądarkami CAD, bo to jest oczywiście rzecz fundamentalna, bo obraz znaczy więcej niż 1000 słów. Oczywiście praca z wizualizacją projektu ma też kluczowe znaczenie. O zgrozo pojawiają się też metody fizyczne, takie jak notatki samoprzylepne czy notesy i wszelkie innej maści dokumenty, prezentacje PowerPoint. A więc na bazie tego zestawienia widzimy, że inżynierowie są dedykowani do zadań, do których nie są de facto, ich rolą nie jest praca z tymi wszystkimi narzędziami, tylko praca w ramach projektu, a nie obsługa tych wszystkich aspektów związanych właśnie z komunikacją, de facto oderwanych wprost od kontekstu, czyli od faktycznego modelu 3D. Dalej posiłkując się informacjami z raportu instytucji Global Surveys, menadżerom, o których wspomniałem na wstępie, zadano bardzo kluczowe pytanie. Wskazano kilka pojęć, jak jakość przeglądu projektu, śledzenie wymagań,
szybkość przeglądu projektu, zarządzanie zasobami, zarządzanie projektem i zarządzanie danymi produktu. I poproszono tych menadżerów, który z tych wskaźników jest bezpośrednim obszarem wpływającym na zdolność ich zespołów do dostarczania projektu na czas. Oto wyniki tego raportu. Na szczycie wskaźnik sukcesu numer jeden, jakość przeglądu projektu, a więc wszystkie aspekty, o których mam przyjemność od początku do Państwa dedykować te informacje, oscylują właśnie wokół komunikacji i współpracy w rozwoju produktu. To jest jakby klucz do sukcesu, do tego, żeby rzeczywiście nasz projekt był innowacyjny i wprowadzany na rynek na czas. Kończąc jakby ten wątek związany z wynikami raportu instytucji Global Surveys, żeby być nadal w pełni obiektywny i móc precyzyjnie dedykować Państwa wyzwania, powołam się teraz na raport, który zrealizowałem wspólnie z kolegami w firmie DPS Software, którą reprezentuję, więc tutaj zbliżymy się oczywiście do rzeczywistości naszego rynku w ramach granicy naszej ojczyzny. Ogólny tytuł, który tutaj podaję na tej slajdzie, to jakie są główne wyzwania związane z zarządzaniem projektami konstrukcyjnymi w Państwa firmie. Oto kilka twardych danych pochodzących właśnie z tego raportu. Pierwsza jeszcze informacja, nim je wyświetlę, to fakt, że zebraliśmy blisko 200 odpowiedzi, więc mam nadzieję, że Państwo ten raport też uznacie za rzetelny. Punkt numer jeden. Sposoby udostępniania informacji o projekcie zarówno wewnętrznym interesariuszom w ramach grupy roboczej oczywiście, no i wszystkim zewnętrznym dostawcom i w końcu oczywiście klientom. Okazuje się, i to też potwierdza jakby tendencje światowe, że 42% respondentów korzysta z poczty elektronicznej. Tam jakby lądują wszystkie informacje i tam komunikujemy się o projekcie z różnymi osobami zaangażowanymi w rozwój tego produktu, z recenzentami, opiniodawcami. 43% inżynierów używa do wymiany komunikacji rozwiązań chmurowych, szeroko znanych na rynku. Tutaj wymienię tylko dwie marki, Google Drive czy OneDrive. Oczywiście wiemy, że tych rozwiązań jest bez liku. Gdzie te dane potem zwrotne i recenzje są gromadzone? Większość nadal pozostaje na naszej skrzynce poczty elektronicznej. Część pozostaje na wspomnianych dyskach chmurowych i również na innych metodach przechowywania danych. W ślad za tym warto tutaj podkreślić jeszcze jeden wątek wymiany informacji, mianowicie bezpieczeństwo. Skoro wszystko ląduje na naszej skrzynce mailowej, wiemy, że te wiadomości mogą być rozproszone wśród wielu adresatów. To jest pierwsza rzecz, więc nie mamy żadnej kontroli nad naszym know-how i całym bagażem danych, które w tych właśnie mailach się pojawiają. To, co jeszcze tutaj widzimy na tym slajdzie, to fakt, że większość tych informacji oczywiście jest zapisanych na serwerach wewnętrznych, część na podlegających oczywiście dyskusji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo rozwiązania chmurowych typu Dropbox, czy OneDrive, czy Google Drive. Kopie zapasowe często są tworzone na dyskach zewnętrznych. Część osób korzysta również z innych metod. A jak inżynierowie uzyskują dostęp do danych, jeśli znajdują się poza biurem? A wiemy, że jest to sytuacja bardzo powszechna. Pracownicy często realizują swoje zadanie w takich warunkach właśnie terenowych. Bardzo często są mobilni, ale też oczywiście z uwagi na wiele różnych wydarzeń, które nam przyszło doświadczyć ostatnio, czy chociażby pandemia, zyskała na popularności oczywiście formuła typu home office, jeśli chodzi o pracę zdalną. 26% respondentów uzyskuje dostęp do swoich danych poprzez VPN bądź zdalny pulpit, łącząc się z serwerem w firmie. Część z ankieterów odpowiedziało, że korzysta z dysków chmurowych bądź podobnych narzędzi, a część wprost bierze ze sobą mobilną stację roboczą po to, żeby dalej realizować swój projekt. A zatem zadaliśmy również pytania dotyczące oczekiwań i potrzeb inżynierów w naszym kraju. I te oczekiwania dotyczące współpracy zostały zwieńczone następującymi danymi. 35% respondentów oczekuje pełnego zaangażowania każdego pracownika. 28% uważa, że należy usprawnić procesy komunikacji, na które tak od samego początku, że tak powiem, uczulam. I po szóste, potrzeba ułatwienia komunikacji. Większość z respondentów uważa, że istnieje taka potrzeba. Twierdzi, że komunikacja i współpraca mogły być usprawnione, więc
poprzez pryzmat tych wszystkich twardych danych widzimy, jak ważnym aspektem, czy mówiąc otwarcie, wskaźnikiem sukcesu jest właśnie komunikacja, zbieranie tych informacji i podparcie wszystkich decyzji projektowych na bazie zbierania opinii interesariuszy, opiniodawców i recenzentów projektu. Te dane podsumowałem tutaj w taki, myślę, bardzo czytelny sposób, ponieważ jawią nam się tutaj trzy obszary, na które warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o optymalizację naszych działań czy procesów właśnie w firmie produkcyjnej. To jest centralizacja monitorowania postępów, a więc potrzebne nam jest jedno spójne źródło danych dla płynności tych procesów, po to, żeby się nie rozpraszać i nie korzystać z tych narzędzi, o których wcześniej mówiłem, jak arkusze kalkulacyjne, jak maile, jak zachowywanie danych na dyskach sieciowych bądź chmurowych, ulepszenie komunikacji między zespołami i klientami dla zwiększenia efektywności, no i w końcu bezpieczeństwo tych danych, no bo skoro one są rozpruszane, skoro one są w różnych źródłach upłynniane, warto również mieć to na względzie, żeby ten cały know-how mieć całkowicie pod kontrolą. Stoimy na stanowisku, że czas na zmiany, czas zoptymalizować te działania i usprawnić przede wszystkim proces komunikacji. Wprowadzę Państwa w dedykowane narzędzia, które mogłyby tą sytuację radykalnie zmienić. Pozwolę sobie na samym wstępie zacząć od, mam nadzieję, atrakcyjnego filmu wykonanego przez Dassault Systèmes, czyli naszego głównego partnera biznesowego, który platformę 3D Experience wprowadził na rynek i od dawna znajduje się ona w naszym portfolio. I wprowadzi Państwa w temat komunikacji i wirtualnego bliźniaka. Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu. In manufacturing requires... Success in manufacturing requires the ability to plan ahead, anticipate challenges and adapt accordingly. With increasingly complex supply demands and changing market conditions, it has never been more necessary to adapt in order to survive and grow. Dassault Systèmes Virtual Twin Experience takes the risk out of planning for new products, facilities, and supply chains. The Virtual Twin Experience goes beyond existing digital twin technology. It creates a true-to-life virtual environment where experimentation can take place safely. Optimal configurations can be achieved before time and resources are invested in changing real-world operations. Our virtual simulations afford manufacturers ultimate flexibility. Whether it's raw material delays, process changes, or new product launches, these disruptions can be anticipated and circumvented in advance, ensuring production output never falls short of customer demand. Maintaining the throughput required to meet expectations is one of the major challenges for manufacturers. When unplanned events occur, throughput can be affected as new production processes are deployed and equipment adjusted. With a closed-loop connection between the virtual and the real world, these changes can be made quickly and seamlessly. The virtual twin experience acts as a single source of truth across organizations, empowering people to share and collaborate in ways previously thought impossible. The virtual twin model is constantly updated with data from the real world, making it a perfect copy of your operations at all times. This synchronization of information empowers the streamlining of resources and processes, helping identify efficiency gaps and cost savings, fostering cohesion between design, engineering, and manufacturing, allowing manufacturers to be agile, to adapt, and stay ahead of any potential disruption. Manufacturing resilience at any scale is made possible with the virtual twin experience. The power to imagine and realize the future is here. The disparity between physical and virtual worlds has been bridged. Begin your journey with Dassault Systèmes Virtual Twin Experience. Dziękuję. To była ideowa wizualizacja środowiska, o którym będę miał przyjemność w dalszych minutach mojego spotkania z Państwem opowiadać. Natomiast widzieliśmy to, co jest kluczowe dla całego przedsięwzięcia, a więc wirtualizacja naszych procesów,
zarządzanie cyklem życia produktu w jednym wspólnym źródle danym, no i oczywiście usprawniona komunikacja. To wszystko zmierza do terminu, który określamy mianem transformacji cyfrowej podczas wdrażania systemu klasy PLM. Natomiast należy sobie uzmysłowić kolejną rzecz. To właśnie ten termin transformacji cyfrowej, czy generalnie wszelkich zmian związanych z usprawnianiem naszego procesu, bardzo często jest realizowany tylko do etapu digitalizacji. Za chwilkę się odniosę, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi z tego właśnie punktu widzenia. Znowu powołuję się na raport instytucji International Data Corporation, która stwierdziła, że większość firm przemysłowych nie osiągnie oczekiwanych rezultatów, wdrażając właśnie systemy do zarządzania. Dlaczego? Dlatego, że te firmy zatrzymały się na etapie digitalizacji, czyli głównie na usprawnieniu efektywności, a warto tutaj mówić również o aspekcie, że gdy przenosimy żmudnie zdefiniowany proces do systemów, do zarządzania danymi, czy zarządzania dokumentacją, zwykle jest to przeniesienie rzeczywistości z tych aspektów zarządzanych fizycznie w firmie na aspekty zarządzania cyfrowo przez oprogramowanie. Natomiast te zmiany oczywiście nie są transformacyjne i nie zapewniają nam elastyczności w realizacji naszych zadań. O czym tak naprawdę mówię, będzie myślę widać też na tych prostych grafikach. Jeśli nasz proces realizacji zadań potraktujemy jako sekwencyjny, co jest oczywiście znamienne dla wszystkich firm produkcyjnych, począwszy od tego etapu koncepcyjnego w działach R&D, gdzie powstaje konstrukcja, walidacja, potem oczywiście mamy technologię, produkcję, montaż, wszystkie aspekty logistyczne, aż do gotowego produktu i szereg również aspektów, które towarzyszą temu całemu procesowi wraz z zarządzaniem całej tej grupy roboczej, to nasza implementacja rozwiązań informatycznych zaczęła się oczywiście od cyfryzacji. To jest jakby podstawa wszystkiego świata, w którym rzeczywiście dzisiaj żyjemy, że pracujemy oczywiście z plikami elektronicznymi, począwszy od lat 60., o ile dobrze pamiętam. Natomiast kolejnym krokiem była digitalizacja procesów, coś, co przed chwilą zainicjowałem. Rzecz jest o tyle jakby znamienna, że tego typu przedsięwzięcie niewątpliwie ma swoje bardzo duże i kluczowe zalety. Wdrożone zostały systemy klasy PDM czy klasy RP po to, żeby istniejące procesy zmapować i przenieść właśnie do świata zdigitalizowanego. Natomiast to, co jest znamienne dla tego etapu, to fakt, że my możemy wyciągnąć z tych systemów szereg różnych raportów o obecnej sytuacji oraz o przeszłej sytuacji. Natomiast, żeby rzecz bardziej usprawnić i mieć faktyczny wpływ na nasz biznes, firmy zaczęły posiłkować się systemami, programami do zarządzania projektem, a więc pojawiły się systemy typu MS Project czy PM Desk, również dystrybuowany przez firmę DPS Software. I to jest sytuacja, w której nie tyle wiemy, co by było, gdyby, lecz co chcemy, żeby było. A więc to też jest, nie jest, może powiem tak, pełnia szczęścia, którą chcielibyśmy zrealizować, ponieważ zależy nam właśnie na elastyczności tych projektów, byśmy mogli ad hoc dopasowywać je do potrzeb rynkowych, bądź co bądź złożonej gospodarki rynkowej. Jednak niewątpliwie warto zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia z poprawą wydajności, ponieważ szereg naszych zadań, bardzo często fizycznych, zostało przeniesionych właśnie do świata cyfrowego. Nadal pozostaje nam wyzwanie dotyczące doskonalenia procesów, bo jeśli te żmudnie zmapowane procesy trafiły do struktur systemów jeszcze przeze mnie wspomnianych, nie do końca one odpowiadają temu, na czym zależy decydentom, czyli na elastyczności działań, na komunikacji w zespole, bo to też jest głównym jakby motorem mojego spotkania z Państwem, no i jeśli komunikacja, no to również bezpośredni wpływ na innowacje i wykorzystanie kreatywności całego zespołu. Jeśli popatrzymy na priorytety osób w dziale technicznych, no to tutaj też niespodzianki nie będzie, że jednym z głównych tych priorytetów jest oczywiście terminowość, zarówno jeśli patrzymy na stanowisko konstruktora, bądź stanowisko technologa. Konstruktor oczywiście też ma na uwadze poprawność dokumentacji, natomiast technolog oczywiście siłą rzeczy jakość tego wyrobu. I większość zadań, które są realizowane przez działy inżynierskie,
z pełnym szacunkiem oczywiście dla nich i w trosce o wydajność sprowadza się do adaptacji i modyfikacji istniejących wyrobów. Natomiast są dwa jeszcze inne kluczowe wskaźniki, które są niezwykle ważne z punktu widzenia realizacji biznesu. Stała poprawa i innowacyjność. I zdaję sobie doskonale sprawę, że szczególnie te dwa ostatnie są szczególnie ważne właśnie dla decydentów z punktu widzenia biznesu. Sytuacja staje się również bardzo złożona, jeśli popatrzymy na tą sekwencję zdarzeń, gdy od działu koncepcyjnego, czy szumnie badań i rozwoju, ta informacja dalej trafia właśnie w tą sekwencję zdarzeń, czyli cały ten nasz przepływ pracy i kolejne działy, czyli kolejni interesariusze z tym projektem pracują po kolei, sekwencyjnie jeden po drugim i zgłaszają, czy mają na uwadze pewne aspekty, które warto by uwzględnić, czy mówiąc bez ogródek poprawić, jeśli chodzi o nasz projekt. Natomiast tego typu przedsięwzięciu nie mamy po prostu na to czasu, żeby pracować w takiej pętli, żeby zbierać te informacje, one na powrót znalazłyby się w dziale rozwoju czy w dziale koncepcyjnym. Więc tego typu podejście na pewno nie jest systemem, który ma na uwadze innowacje czy kreatywność wszystkich osób zaangażowanych w projekt w taki wydajny i elastyczny sposób. Jeśli spojrzymy na firmę z punktu widzenia transakcji, które są realizowane właśnie przez nasze instytucje, no to wiemy, że znowu wykorzystujemy szereg różnych systemów klasy ERP, PDM bądź CRM, natomiast informatycy czy firmy, które wdrażały tego typu rozwiązania, często zmagają się z kluczowym pytaniem, jakie informacje z jednego systemu w danym dziale powinny być transformowane do innego działania. No i wdrażane są oczywiście szereg strategii, szereg procesów, natomiast pojawia się również problem, że o tej wymianie informacji bardzo często decydują same systemy, czyli de facto infrastruktura i z chwilą, gdy nie jesteśmy w stanie naszego procesu zmapować wdrożonym systemem, no to niestety musimy się posiłkować alternatywnymi sposobami realizacji projektu, nazwijmy to ogólnie poza systemowymi, żeby rzeczywiście naszą innowacyjność i kreatywność prowadzić na odpowiednie tory. I teraz z punktu widzenia infrastruktury tych systemów w firmach produkcyjnych oczywiście mamy narzędzia inżynierskie dedykowane na poszczególne działy, mamy zarządzanie dokumentacją i jeśli spojrzymy na to przedsięwzięcie z punktu widzenia znowu wdrożeniowców czy osób z działu IT, no to należy dać sobie sprawę, że te osoby oczywiście w bardzo dobrej wierze pracują na tym, żeby te izolowane rozwiązania informatyczne ustandaryzować i zapewnić zdefiniowanie współpracy między nimi. Ale znowu, decydują o tym interfejsy, decydują o tym możliwości systemu, możliwości transakcyjne, a nie de facto wymiana informacji, a więc znowu skupiamy się na tym, że mamy interfejsy i następuje interakcja człowiek-dane, a nie de facto człowiek-człowiek, co jest najbardziej istotnym aspektem, jeśli chodzi o zagadnienia dotyczące innowacji i kreatywności. Zwykle zależy nam na tym, żeby w tym całym procesie oczywiście zaangażować wszystkie osoby i ten aspekt usprawnić. Do tego wszystkiego mógłbym dodać jeszcze jeden składnik, czyli to wszystko, co się dzieje poza naszym zakładem macierzystym, czyli chociażby ten silos właśnie usług serwisowych, czy generalnie komunikacji z klientem i zbieranie informacji z rynku. Średni szczebel zarządzający zwykle łączy tą strategię z działaniem i zbiera opinie od użytkowników końcowych. A użytkownicy końcowi, jak doskonale wiemy, toną w zadaniach, które zwykle nie są produktywne. To pojawiło się już na jednym z początkowych slajdów, które miałem przyjemność Państwu zaprezentować. Więc jak de facto przejść do takiej rzeczywistej transformacji cyfrowej i jak ten system faktycznie powinien wyglądać, żeby zapewnić nam benefit na rynku. Aby zrozumieć tę sytuację, warto dostrzec, kto jest odpowiedzialny za wdrożenie takiego systemu PLM. Jeśli dział IT, przy, tak jak powiedziałem, dobrej wierze wszystkich osób i bardzo kompetentnych, będzie chciał rozmawiać o tej infrastrukturze, no to właśnie poprzez ten pryzmat będzie postrzegał
tego typu rozwiązanie. Działy inżynierskie oczywiście myślą kategoriami danych, myślą kategoriami modeli, więc nadal pozostajemy na początkowym etapie właśnie digitalizacji informacji, czyli rzekłbym na etapie systemu do zarządzania dokumentacją, gdzie potencjalnie oczywiście te dane trafiają w tym łańcuchu wymiany informacji względnie w dół bądź w górę tak zwanego strumienia. I dochodzimy do wniosku. Tylko gdy odpowiedzialność za wdrożenie systemu PLM spoczywa na poziomie wyższego kierownictwa, może to być strategia biznesowa, bo wówczas właśnie te osoby zdają sobie sprawę z tego, co tak naprawdę jest priorytetem, jeśli chodzi o kondycję firmy i postrzeganie jej wśród firm konkurencyjnych. A więc to jest ta grupa, do której dedykuję właśnie przekaz swojego webinaru. Konieczność przełamywania barier współpracy. Powiedziałem o tym sekwencyjnym trybie realizacji zadań, gdzie właśnie począwszy od tego produktu wirtualnego, który jest realizowany w dziale R&D, przechodzimy przez poszczególne narzędzia inżynierskie, w końcu do produkcji, no i w końcu do cyklu życia. Tak to zwykle oczywiście w tych firmach wygląda. Bazowałem również na twardych danych pochodzących z raportów, w tym realizowanych w granicach naszego państwa przez firmę DPS Software. Wiemy, jak to komunikacja wygląda i ile wyzwań oczywiście przychodzi nam codziennie, że tak powiem, z którymi wypadałoby się zmierzyć. Ta informacja tutaj pokazana w taki sposób nieco oczywiście humorystyczny, ale myślę, że w pełni oddaje mnogość interakcji między różnymi działami, zarówno wewnątrz naszej firmy, jak i na zewnątrz i różnych formatów, które te informacje zbierają, a w większości przypadków te dane w żaden sposób nie są skoncentrowane na produkcie, czy wprost oderwane od naszej konstrukcji i tutaj jakby cała rola konstruktora, żeby nad tymi wszystkimi danymi zapanować i tą informację kluczową dla projektu oczywiście wyłuskać i móc na niej potem wprowadzać decyzje projektowe. To, co nam przyświeca i co dedykujemy dla Państwa, to przejście od tej cyfrowej złożoności, od tego aspektu sekwencyjnego do sytuacji, w której wszystkich interesariuszy, mówiąc tak bardzo obrazowo, sadzamy przy jednym stole i tym stołem jest platforma chmurowa 3D Experience, system klasy PLM, w którym jednoczymy wszystkie działy zaangażowane w realizacji projektu, czyli to wszystko, co mieści się w ramach naszej organizacji, w całym cyklu rozwoju tego projektu, ale również bardzo ważny aspekt, w tym całym procesie bardzo ważnymi decydentami, interesariuszami są nasi klienci, nasi dostawcy i wszystkie firmy współpracujące i mające wpływ na realizację naszych zadań. Czym jest platforma 3D Experience? Przede wszystkim to, od czego zacząłem, łączy wszystkie aspekty rozwoju produktu, umożliwiając użytkownikom opracowywanie i zatwierdzanie projektów produktów właśnie w środowisku współpracy. A więc zwracamy tutaj uwagę na dwa kluczowe wskaźniki, które decydują o sukcesie, o istnieniu firmy na rynku przy wprowadzaniu innowacji. Czyli mamy połączenie wszystkich osób ze sobą i jedno wspólne środowisko współpracy, w którym możemy każde aspekty rozwoju tego produktu od koncepcji aż do utylizacji zebrać w jednym miejscu, w którym są zbierane informacje. Na poziomie podstawowym platforma 3D Experience, nie wnikając jakby głęboko w infrastrukturę czy w technologię, to zbiór różnych aplikacji, które pomagają użytkownikom realizować zadania o znaczeniu krytycznym dla biznesu. A więc mówiąc wprost, przechodzimy od modelu sekwencyjnego, który jeszcze niedawno Państwu nakreśliłem, od tego poziomu digitalizacji do sytuacji, w której mamy właśnie wirtualnego bliźniaka, wirtualny rozwój oparty na doświadczeniu, coś co w sposób atrakcyjny przedstawił producent na filmie, który Państwu zaprezentowałem. Ten proces jest w cudzysłowie tutaj nieskończony, widzimy taką ósemkę położoną poziomą, po to, żeby również uwzględnić fakt, że na rozwój produktu mają również wszystkie osoby poza jakby granicami naszego zakładu, a więc właśnie dostawcy, poddostawcy, ale również klienci, ponieważ będziemy monitorować również w ramach rozwoju produktu opinie z rynku na temat tego, co nasi konsumenci twierdzą, uważają, żeby w naszym produkcie generalnie cokolwiek zmienić. Poza tym miejmy tutaj na uwadze również aspekt, że rozwój tego produktu zaczyna się na koncepcji, ale kończy również na utylizacji, więc to jest kolejny bardzo ważny aspekt, jeśli chodzi o pokrycie czy zmapowanie pełnego cyklu życia produktu.
A więc przechodzimy od tego środowiska, które określiłem mianem zdigitalizowanych procesów, takich cyfrowej ciągłości tych procesów, właśnie do środowiska wirtualnego bliźniaka. To hasło wirtualny bliźniak ma tutaj kluczowe znaczenie, ponieważ na narzędziach, które są dostępne w grupie roboczej, mamy przeniesione wszystkie informacje pochodzące z każdego etapu życia naszego produktu, a więc nie tylko z etapów koncepcyjnych, konstrukcyjnych, produkcyjnych, analitycznych czy logistycznych, ale również pochodzące rzeczywiście z faktycznego użytkowania tego produktu przez końcowego konsumenta. I te informacje wprost z rynku są również mapowane do tego systemu, a więc mają bezpośrednie przełożenie na to, jak ten produkt dalej można usprawnić. Ale jeśli chodzi o komunikację, co też jest jakby uwarunkowaniem czasów, w których żyjemy, warto zdać sobie sprawę, że oczekiwania użytkowników wzrosły. Natomiast dostęp do tych narzędzi może nastąpić z dowolnego miejsca na naszej planecie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ponieważ rozwiązanie chmurowe 3D Experience jest dostępne właśnie poprzez przeglądarkę, a więc każdy interesariusz może szybko, ad hoc, wprost opiniować, recenzować, dodawać wszelkie swoje uwagi dotyczące zmiany w projekcie, gdziekolwiek by się nie znajdował. A więc dochodzimy jakby do wierzchołka tej piramidy, w którym najważniejszym krokiem i etapem, nad którym warto się zastanowić, to jest właśnie ta transformacja cyfrowa biznesu, a więc przejście od cyfryzacji, która jest jakby podstawą wszystkich rozwiązań informatycznych dla przemysłu, do digitalizacji, która oczywiście wpływa wprost, bezpośrednio na wydajność pracy, natomiast nie odpowiada na wyzwania pod tytułem co by było gdyby, i dopiero elastyczność tych procesów zapewnia nam faktyczna transformacja cyfrowa biznesu systemem PLM, jakim jest platforma 3D Experience. Ponieważ bardzo wiele w tym moim wystąpieniu do Państwa pojawiło się odniesień do systemu również PDM, który jest oczywiście bardzo powszechny, czyli zarządzanie danymi produktów w działach inżynierskich, chciałbym też Państwu jakby zmapować położenie czy miejsce systemu PDM w całym obszarze, jakim jest cykl życia produktu. Oczywiście PDM odgrywa bardzo ważną rolę w komunikacji i zarządzaniu wersjami, monitorowaniu zmian przez poszczególnych członków zespołu w działach inżynieryjnych, natomiast żeby cały system móc, mówiąc kolokwialnie, spiąć, należy tutaj mówić o całym cyklu, czyli od koncepcji przez projektowanie, prototypowanie, aspekty produkcyjne, ale również sprzedaż, zarządzanie problemami, konserwacją, zarządzaniem aktywami, dostawami, no i właśnie opiniami z rynku, o których też miałem przyjemność Państwa mówić. Po tych raportach i po tym wprowadzeniu i nakreśleniu Państwu sytuacji chciałbym wprost przejść do rozwiązania, więc myślę do tego, czego Państwo również ode mnie oczekujecie. Chciałbym powiedzieć w kilku słowach o platformie 3D Experience postrzeganej właśnie jako system klasy PLM. Oto pierwsze spojrzenie na dashboard, czyli na taki wirtualny pulpit, można powiedzieć takie wirtualne biurko wybranego użytkownika systemu właśnie 3D Experience. No i warto tutaj powiedzieć, że przede wszystkim mamy do dyspozycji narzędzia społecznościowe, które są dostępne w roli 3D Swimmer, gdzie możemy w postaci typowych form komunikacji, jak posty, jak multimedia, komunikować się ze sobą w kontekście naszych produktów. Widzicie tutaj Państwo szereg różnych informacji, które zostały dodatkowo wzbogacone oczywiście o obrazy, o dokumenty, o multimedia, ściśle powiązane z danymi z naszego projektu, po to, żeby ta interakcja, często taka nieustrukturyzowana, nawet ad hoc, została wzniesiona na wyższy poziom. Pracujemy również w kontekście faktycznych modeli, więc to ma bardzo strategiczne znaczenie, gdzie oczywiście poza tym, że obraz znaczy więcej niż 1000 słów, to jest faktyczny obraz rzeczywisty konstrukcji, nad którą w tej chwili pracujemy i którą możemy opiniować, recenzować, podglądać oczywiście z każdej strony po to, żeby wznieść właśnie nasze idee, nasze koncepcje, wykorzystać naszą kreatywność w realizacji zadań. Tych postów oczywiście jest tyle, ile potrzebuje dana grupa użytkowników. Dotyczą one oczywiście takich spraw, które są niezbędne czy strategiczne w realizacji zadań. Natomiast jeśli przejdziemy do ustrukturyzowanej realizacji tych zadań, bardzo
fundamentalnym narzędziem wśród menadżerów jest oczywiście definiowanie projektu. Mamy tutaj przykładowy wykres Ganta, w którym mamy zdefiniowane kroki milowe i to, jak poszczególne aspekty realizacji zadań się zazębiają. Ale te wspomniane przeze mnie kroki milowe odnoszą się do konkretnej akcji wykonanej przez konkretnego użytkownika w kontekście konkretnej części. To jest nadal składnik całego rozwiązania PLM, jakim jest 3D Experience, a więc te dane, które się tutaj znajdują w tych krokach milowych na naszych wykresach dotyczących projektu, mają wprost odniesienie do faktycznych danych, więc każda zmiana tego projektu, każdy progres tego projektu jest oczywiście na bieżąco aktualizowany. Widzimy, że użytkownicy mają zadania do wykonania, w pracy i kompletne. Pod każde takie zadanie jest oczywiście przypisana odpowiednia grupa odbiorców, odpowiednie załączniki, a więc wprost dane, z którymi pracujemy. Nie mamy tutaj żadnych oderwanych narzędzi, wszystko możemy podejrzeć, wszystko możemy zaopiniować, opisać, orecenzować, no i to co ważne, monitorować oczywiście progres tych prac, a wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, więc ten dashboard, ten pulpit jest niesłychanie ważny właśnie dla osób, jakimi reprezentuje grupa decydentów. Możemy monitorować zadania, kamienie milowe, ryzyko, progres tych zadań, kto za co odpowiada, w jakim czasie ma dane zadania wykonać. Projekty oczywiście możemy też przechowywać, no bo siłą rzeczy mamy jedno spójne źródło danych. Tutaj widzicie Państwo strukturę tak zwanych zakładek, w których poszczególne grupy odbiorców mają dostęp do swoich danych, więc w każdej z tych grup te dane są odpowiednio składowane i tam znajduje się grupa osób odpowiedzialnych za te informacje, ale to, co znowu jest ważne w kontekście monitorowania zmian, to chociażby bardzo funkcjonalne, jakby podstawowe narzędzie, czyli porównywanie dwóch dokumentacji czy dwóch plików 3D w bardzo prosty sposób. Korzystamy z narzędzia do porównywania, gdzie możemy strukturę zestawienia materiałów również podejrzeć, ale to, co jest bardzo kluczowe i daje od razu informację zwrotną, to oczywiście widok 3D, gdzie możemy dwie wersje, dwie poprawki tego samego produktu od razu porównać i też na tej podstawie oczywiście wyciągnąć decyzję, wyciągnąć wnioski, czy rzeczywiście ten projekt idzie w dobrą stronę. Wszystkie te dane, jeszcze raz podkreślam, są ze sobą połączone, to są rzeczywiste dane, w żaden sposób nie duplikowane. Każdy progres, każda zmiana jest na bieżąco monitorowana w tych systemach. Powiedziałem o zarządzaniu projektami, o porównywaniu plików, natomiast bardzo ważnym aspektem jest wprowadzanie wszelkich zmian i odpowiadanie na wyzwania pochodzące od szeregu różnych interesariuszy. Mamy tutaj przestrzeń do tego, żeby zarządzać, powiem ogólnie, problemami. I znowu, to zarządzanie problemami to nie jest informacja, którą magazynujemy gdzieś w stercie naszych maili czy w arkuszach kalkulacyjnych. Mamy tutaj wizualizację 3D naszego wirtualnego bliźniaka pod tytułem produkt i na każdej takiej informacji mamy dane dotyczące zmian i systematykę tych zmian. Projektant oczywiście, pracujący na przykład na systemie SolidWorks, ma narzędzia połączone z platformą po to, żeby zadbać o aktualność tych danych i współpracę w grupie roboczej. Wprost z interfejsu oprogramowania SolidWorks mamy dostęp do wspomnianych już przeze mnie zakładek, gdzie możemy szybko odnaleźć projekt, który nam został przydzielony, który nam został zlecony zgodnie z harmonogramem, zgodnie z wytycznymi, zgodnie z decyzjami szeregu interesariuszy i po prowadzeniu tego produktu czy modelu 3D do interfejsu oprogramowania SolidWorks za chwilę zobaczycie Państwo fundamenty systemu zarządzania danymi. Mamy tutaj pełen monitoring do pracy grupowej, gdzie możemy się zorientować, który konstruktor odpowiada za które informacje, w jakim statusie są poszczególne dane, to jest właśnie ten widok. Możemy zdefiniować, zablokować ten model dla siebie po to, żeby każdy wiedział, że ja jestem w tej chwili za zmiany odpowiedzialny. Tutaj możemy wprowadzać poprawki, no i możemy definiować tak zwane stany dojrzałości, bo nasz produkt żyje, nasz produkt zmienia etapy w cyklu życia produktu, a więc z chwilą, gdy dokonamy zmian w naszych modelach 3D, to przyjdzie oczywiście kolejny etap rozwoju tego produktu, czyli akceptacja przez recenzenta. I wszystko to robimy z poziomu systemu, który dobrze znamy i mam nadzieję lubimy, jakim jest system SolidWorks po to, żeby stać się pełnoprawnym i ważnym członkiem grupy roboczej. Dodatkowo również z poziomu SolidWorksa, tak jak powiedziałem, mamy w pełni zdefiniowane zadania na bazie odpowiednich opinii i na bazie odpowiednich decyzji podjętych przez odpowiedniego interesariusza. Tutaj widzicie Państwo znowu dostęp do tego, co jest do zrobienia, co użytkownik definiuje jako
praca, którą w tej chwili się zajmuję, czyli EdWork, no i oczywiście, jak się Państwo domyślacie, z chwilą zakończenia procesów edycyjnych przechodzimy do etapu zakończony. Z punktu widzenia zarządzania strukturą produktu, bardzo ważnym aspektem dla decydentów jest możliwość wyświetlania pełnej struktury. Ale nie mówię tutaj o takim klasycznym zestawieniu materiałów, bo to jest jakby oczywista informacja, która krąży wśród wielu działów inżynierskich i osób, które pracują z tą informacją. Natomiast z punktu widzenia zarządzania tą strukturą, a konkretnie progresem prac nad produktem, dla menadżerów jest tutaj informacja o szeregu różnych właściwościach, które są strategiczne. Wiemy, kto jest właścicielem wybranego dokumentu, wiemy, jaki jest tak zwany stan dojrzałości, czyli jaki jest etap realizacji tych zadań poprzez poszczególnych członków. No i mamy oczywiście do dyspozycji szereg różnych filtrów, które nam pozwalają znaleźć informację, która jest dla nas kluczowa, a która decyduje o tym, na jakim etapie jest w tej chwili nasz projekt. Mamy tu cały mechanizm tak zwanego otagowania tych danych, co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego, kto i te dane możemy filtrować właśnie poprzez te właściwości. Warto tutaj oczywiście dodać, że oprócz tej całej struktury projektów cały czas widzimy wizualizację 3D projektu, który w tej chwili został wyświetlony w tej strukturze. A więc mamy wspomniane przeze mnie stany dojrzałości, mamy możliwość filtrowania informacji, czy projekty, które znajdują się w naszym projekcie, są wykonywane przez nas w ramach naszego parku maszynowego, czy musimy to wykonanie zlecić na zewnątrz, czy musimy część tych danych po prostu kupić. Dalej, to co jest ważne z punktu widzenia recenzenta, to właśnie wspomniane stany dojrzałości, czyli które pliki, czy które modele, czy które złożenia muszę w tej chwili zaopiniować i przenieść na kolejny stan dojrzałości, czyli zaakceptowane, nim trafią one do etapu produkcyjnego. Całość ma szereg takich przyjaznych użytkowników filtrów, ale również możliwości graficznych, które za chwilkę Państwo zobaczycie, czyli na przykład menadżer może pokoloryzować, mówiąc tak troszkę infantylnie, wybraną grupę tych projektów, gdzie może w bardzo szybki sposób się zorientować, za które produkty odpowiedzialny jest, patrząc na tą animację Eryk, za które Adam, za które dane, za które Pete. W analogiczny sposób może filtrować również pozostałe dane, tak jak powiedziałem, bardzo strategiczne, jak chociażby stany dojrzałości wybranej grupy produktów. Tych informacji, tych tagów jest tyle, ile faktycznie potrzebujemy w ramach realizacji naszego projektu. Nie zapominajmy o tym, że to jest jedno spójne źródło dane, do którego dostęp ma każdy z interesariuszy zaproszony do realizacji tego projektu, a więc nie ma tutaj anarchii, że wszyscy widzą wszystko, tylko dokładnie te osoby, które odpowiadają za odpowiedni etap, widzą dokładnie te informacje, które są im potrzebne do zadań. Też w trosce oczywiście o optymalizację i o planowe wykonanie odpowiednich zagadnień. Mówiliśmy tutaj o tej współpracy nieustrukturyzowanej w tych serwisach społecznościowych. Warto wspomnieć jeszcze właśnie o zarządzaniu problemami, warto dodać, jak szybko i prosto projektanci mogą te informacje wprowadzać, ale poza oczywiście działem projektowym jest również dział analiz, czy takiego prototypowania cyfrowego. Również w tym miejscu mamy przestrzeń do tego, żeby z tymi danymi pracować i żeby opracowywania analityków również wprowadzać. Tak jak konstruktor komunikuje się z platformą TED Experience, tak oczywiście analityk ma dedykowane dla niego narzędzia. Tutaj przykładem jest wybrana rola z zakresu analizy strukturalnej, gdzie widzimy jeden przykładowy interfejs, w którym są realizowane zadania z zakresu właśnie wspomnianej analizy strukturalnej na dowolnym stopniu skomplikowania, od analizy liniowej, statycznej, kończąc na zagadnieniach wysoce nielinowych klasy Explicit z wykorzystaniem serwera Abacus. Natomiast decydenci, nie posiadając tych narzędzi, mało tego, nie znając się, mówiąc otwarcie, na ich obsłudze, mogą monitorować progres tych prac i oprócz analizy strukturalnej możemy zobaczyć również inne dyscypliny czy domeny analityczne, jak analiza frysku tworzyw sztucznych, i tutaj też poddać kontroli, poddać opinii to, co faktycznie z naszym detalem na etapie jego wytwarzania, w tym przypadku w technologii wtrysku, się dzieje i czy to jest zgodnie z naszymi oczekiwaniami i w trosce o jakość tego detalu. Mówimy o analizie strukturalnej, metoda analizy tworzyw sztucznych, ale również elektromagnetyzm, który to jest też niesłychanie istotny w szeregu różnych produktów, które Państwo realizujecie. Narzędzia dedykowane właśnie do tej dyscypliny czy domeny analitycznej też są dostępne na platformie TED Experience i też ten analityk jest członkiem grupy roboczej, a wynik jego prac nadal jest publikowany, jak Państwo widzicie, w tym cyfrowym pulpicie, czyli dostępie do narzędzi
i danych na platformie 3D Experience. Kolejny etap, jeśli przejdziemy z akceptacją naszego produktu już do etapu, w którym powinien być wyprodukowany, to z tego punktu widzenia oczywiście przechodzimy klasycznie z tej terminologii IBOM, czyli tego zestawienia materiałów inżynierskiego, do manufacturing BOM, czyli tego zestawienia elementów faktycznie niezbędnych na produkcję. No tutaj pełna analogia do tego, co potrzebują technolodzy i operatorzy maszyn po stronie wykonywania już fizycznych elementów naszego produktu. Tutaj widzicie Państwo zestawienie wszystkich elementów składowych, które są niezbędne w parku maszynowym firmy, której przykładowy projekt właśnie demonstruje. Czyli widzimy tutaj konkretną technologię. Z jednej strony jest to frezarka, czyli obróbka skrawaniem ubytkowa, ale z drugiej strony mamy też pewne gniazda zrobotyzowane na naszej hali produkcyjnej, gdzie pewne zabiegi oczywiście też są wspomagane właśnie taką automatyzacją robotów. Do wszystkich tych zadań w tym jednym spójnym ciągu cyklu zdarzeń mamy dostęp na odpowiednim etapie i jak widzicie Państwo, operatorzy tych zadań wprowadzają też swoje informacje wprost do tego źródła danych, a wszystko ma taki jeden ciągły cykl naszego właśnie wspomnianego wcześniej terminu, jakim jest wirtualny bliźniak. O jakiejkolwiek technologii byśmy wytwarzania tutaj nie mówili, każda z tych technologii jest wspierana. Powiedziałem tutaj oczywiście o technologii ubytkowej, czyli począwszy od toczenia poprzez frezowanie 3D, ale mowa tutaj również o wycinaniu wodą, plazmą, czymkolwiek jeszcze się dzisiaj nie wycina elementu, ale również druk 3D, ale również stacje zrobotyzowane, które też są wykorzystywane na etapach produkcji. Dalej, skoro już jesteśmy przy produkcji, warto jeszcze powiedzieć oczywiście, że tak jak konstruktor ma wpływ na realizację projektu siłą rzeczy, bo definiuje pierwszą fundamentalną daną, czyli model 3D, potem mamy etapy oczywiście symulacji, w końcu mamy etapy produkcji, to z tego miejsca oczywiście aplikacje do definiowania chociażby ścieżek na obrabiarki sterowane numerycznie, czy na programy sekwencji stacji zrobotyzowanych też są wprost wprowadzane do tego systemu. I to, co warto podkreślić, to jest pełna asocjatywność tych informacji ze sobą. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli jakakolwiek zmiana na projekcie zostanie dokonana, to na przykład inżynier analityk zostanie o tym poinformowany i może odświeżyć swoje środowisko. Tutaj ten model 3D tak samo jest asocjatywny, dla którego technolog wykonuje obróbki z modelem, który jeszcze przed chwilą został zaakceptowany przez konstruktora. To samo dotyczy oczywiście stacji zrobotyzowanych, gdzie wszelkie zmiany, które zostały poczynione z jakiegoś powodu, który też został udokumentowany, nadal są publikowane na bieżąco, jakby na żywo w całej grupie roboczej. Dzięki temu zapewniamy właśnie taki ciągły cykl życia naszego produktu wśród wszystkich interesantów i wszystkich grup zaangażowanych w realizację tegoż projektu. Ok, mówiłem o obróbce skrawaniem, jeszcze takie szybkie spojrzenie na rolę dotyczącą obsługi robotów, dedykowaną oczywiście dla operatorów, którzy programują wspomniane roboty, a więc znowu widzimy jedno spójne źródło, które łączy ze sobą nie tylko ludzi, dane, ale również aplikacje do wykonywania ich codziennych zadań. No i przykład animacji wykonanej właśnie w roli, której sterujemy robotami. Produkcja to oczywiście dostęp do informacji, to jest pierwsza rzecz. Mamy tutaj całą filozofię typu Lean, która nasze procesy optymalizuje. Widzimy wkład interesariuszy w to, co z naszym produktem się dzieje, czy to na etapie jego rozwoju, czy właśnie na etapie produkcji. Ale skoro mowa o produkcji, jeszcze jeden ważny czynnik, bo możemy wnieść się na taki etap, że tak powiem, makro poza nasz produkt i mówić o tutaj kontekście całej hali produkcyjnej i optymalizować wszystkie linie produkcyjne. Możemy zeskanować nasz zakład i optymalizować wszystkie gniazda, o jakikolwiek byśmy nie mówili. A dalej, jeśli mówimy tutaj o tej przestrzeni pod tytułem wirtualny bliźniak, to warto dodać, że z tych wszystkich gniazd, które są zoptymalizowane, możemy jeszcze z czujników zebrać te informacje i przenieść wprost do naszego systemu, gdzie rzeczywiście w czasie rzeczywistym będziemy mogli monitorować, co się dzieje z naszym produktem, z produkcją i faktycznie będziemy mieli tutaj do czynienia
z terminem pod tytułem wirtualny bliźniak. Czyli to nie jest taka cyfrowa, statyczna makieta, tylko faktycznie rzeczywista sytuacja, z którą mamy miejsce. A dodatkowo możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co by było gdyby. Czyli pytanie niesłychanie strategiczne dla każdego decydenta, który jest w stanie elastycznie odpowiadać na szereg wyzwań, które go czekają przy rozwoju produktu. Powiedzieliśmy tutaj sporo o takich zagadnieniach inżynierskich, począwszy od tej pracy koncepcyjnej poprzez projektowanie, symulacje, produkcję na wszelkiej maści maszynach, które znajdują się w Państwa posiadaniu, w parku maszynowym. Natomiast ważną rzeczą, na której nie kończy się oczywiście cykl życia produktu, to jest de facto odbiorca naszych produktów. No i znowu decydenci, posiłkując się marką NetVibes, która jest składnikiem portfolio 3D Experience, mogą monitorować faktyczne opinie pochodzące z rynku, z wielu różnych źródeł. To mogą być informacje, które zbierają kadry naszych osób odpowiedzialne właśnie za ten obszar, ale możemy też posiłkować się informacjami z internetu, możemy posiłkować się informacjami z serwisów społecznościowych po to, żeby monitorować opinie, po to, żeby monitorować trendy i na bieżąco te wszystkie trendy implementować w rozwoju naszego produktu. Więc tak jak powiedziałem, cykl rozwoju produktu nie kończy się na murach naszego zakładu, naszej fabryki czy kooperacji z innymi wykonawcami, ale również na monitorowaniu jego faktycznej pracy u konsumenta i zbieraniu opinii od tegoż konsumenta. Skoro mówimy o współpracy z instytucjami nie wchodzącymi jakby w gro naszych pracowników, to warto tutaj również mieć na uwadze bardzo ważny etap cyklu życia produktu czy rozwoju produktu, a więc sieć dostawców, szeroko różnych firm, z którymi współpracujemy, czy na potrzeby wykonania jakiejś usługi, czy na dostarczeniu jakichś elementów, które wchodzą w zakres grupy produktów zakupowych w naszym zestawieniu materiałów. Tymi wszystkimi jednostkami, tymi wszystkimi firmami i idąc dalej oczywiście osobami po stronie tych firm możemy zarządzać, wprowadzać i stają się one kluczowym i strategicznym składnikiem rozwoju całego naszego produktu. Dalej, z punktu widzenia zabiegów operacyjnych, osoba, która zarządza właśnie i definiuje decyzję, czy część wykonać u nas, czy zlecić wykonanie na zewnątrz, czy być może kupić, może bardzo szybko podjąć decyzję i wprost tą informację dedykować do konstruktora, ponieważ ona tymi wszystkimi źródłami zarządza. Mało tego, w ramach platformy 3D Experience jest zaimplementowana sztuczna inteligencja, która na podstawie tak zwanej semantyki jest w stanie bardzo szybko odnaleźć nam potrzebny komponent, mówię tutaj o punktu widzenia konstruktora, i ten komponent wprowadzić do naszego złożenia w środowisku CAD-owskim, w którym pracujemy, co za chwilkę będzie widoczne przy pracy pani, którą w tej chwili widzimy na ekranie. A więc znowu zwracam uwagę na to, że wszystkie informacje, wszystkie aspekty w całym cyklu życia produktu stanowią jedną szynę zintegrowaną ze sobą i wszyscy interesariusze, i co ważne, w czasie rzeczywistym monitorują się o progresie swoich prac. Dodam jeszcze jedne składniki do tego całego równania, które mam nadzieję też Państwo uznacie za atrakcyjne. Mianowicie zaimplementowane w ramach platformy 3D Experience dwie niesłychanie ważne technologie. Z jednej strony rozszerzoną rzeczywistość, która jest wysoce użyteczna z punktu widzenia chociażby zabiegów serwisowych. A więc to, co jest faktycznie po stronie naszego wirtualnego bliźniaka, czyli to, co jest w naszym systemie PLM, jakim jest platforma 3D Experience, możemy zestawić z rzeczywistością, nanieść to właśnie na rozszerzoną rzeczywistość i potem dokonywać jakichkolwiek zmian, poprawek czy serwisów na naszej faktycznej instalacji. Dalej. Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości, no tutaj tego wykorzystania jest bardzo dużo. Jednym z flagowych jest praca pod tytułem uczenie operatora naszych urządzeń, czy sprawdzanie ergonomii naszych urządzeń. Dalej, wdrażanie operatorów do obsługi naszych produktów czy maszyn w naszym parku maszynowym, gdzie oczywiście nie będziemy zatrzymywać naszego procesu po to, żeby wdrożyć jakiegoś pracownika. Może on się przygotować w tym świecie wirtualnym na faktycznym wirtualnym bliźniaku naszego procesu i dopiero potem wdrożyć go fizycznie w naszych procesach. Przejdźmy dalej.
Mówiłem sporo o takich aspektach, które wykraczają jakby poza mury naszych jednostek, więc tutaj też zwracam uwagę na serwis, na przykładzie akurat instytucji z branży automotive, gdzie informacje z tego serwisu, co wymaga zmian, jaka część bardzo często jest poddawana wymianie, jaka część jest bardzo często narażona na tak zwane zmęczenie. To wszystko jest monitorowane z wielu oczywiście zdarzeń i na bieżąco znowu w czasie rzeczywistym raportowane do tych systemów, ponieważ wszystkie informacje są ze sobą spójne, mają jedno spójne źródło danych, to o tych danych konstruktor znowu jest powiadomiony, a więc znowu możemy optymalizować naszą część, wpływać je na jej poprawę, a być może również na innowacyjność. Więc doskonale wiemy w tej naszej wirtualnej rzeczywistości, wirtualnym bliźniaku, na jaką część warto oczywiście zwrócić uwagę. Mówiłem na wstępie również o pracy koncepcyjnej, natomiast szereg obostrzeń, o których też niejednokrotnie uświadamiają je nasi klienci, nasi rozmówcy, z którymi współpracujemy z ramienia firmy DPS Software, z uwagi na specyfikę swojej branży, zwracają również uwagę na obostrzenia związane z wymaganiami. I faktem, że muszą oczywiście spełnić wymogi szeregu różnych audytorów instytucji zewnętrznych. Tymi wymaganiami też możemy zarządzać i też możemy je zmapować w kontekście naszych produktów. Mamy do tego oczywiście dedykowane narzędzia, które są w pełni połączone z całym cyklem życia produktu, a więc zwracam uwagę, że te wszystkie aplikacje i te wszystkie możliwości stanowią jedno środowisko, jeden ekosystem, który scala ze sobą wszystkie informacje, dzięki temu właśnie możemy tych zmian dokonywać niemalże na żywo. Oczywiście tych aspektów dotyczących krajobrazu PLM, który mam przyjemność Państwu przedstawiać, jest bez liku. Ja zwróciłem i wypunktowałem te, które są jakby najbardziej strategiczne, natomiast chciałbym tutaj jeszcze wymienić kilka, które dla Państwa oczywiście indywidualnie są ważne, a które nie zostały przeze mnie uwzględnione. Mówiłem o tym zestawieniu IBOM i MBOM. To jest jakby flagowa funkcjonalność, o którą wielu naszych klientów oczywiście wnioskuje. Ale zarządzanie zmianą, to jest rzecz, którą też warto ustrukturyzować, sformalizować i mieć oczywiście na uwadze, jak progres dokonywania tych zmian rzeczywiście jest realizowanych. Dalej, tak zwana klasyfikacja produktu, bo różne osoby różnie patrzą na ten produkt, różne osoby, mam na myśli różne działy, inaczej jest to postrzegane przez dział konstruktorów, inaczej przez dział produkcji się rzeczy, ale mamy jeszcze dział marketingu, mamy działy zaopatrzenia, mamy działy dostawców i tak dalej, możemy więc sobie to pokategoryzować, tak żeby każdy widział dokładnie taką strukturę, która jest dla niego ważna i istotna. Dalej, konfiguracja produktu, jeśli my nasz produkt dedykujemy na przykład na różne rynki, do różnych odbiorców i musimy się posiłkować tymi wspomnianymi regulacjami czy wymaganiami, gdzie każdy rynek ma oczywiście swoje indywidualne, możemy sobie nasz produkt oczywiście skonfigurować i przygotować, czy nazwijmy to umownie, nie po inżyniersku, przefiltrować na poczet tych właśnie regulacji. Product Manufacturing Information to jest coś, co sprawia, że odchodzimy od informacji papierowej na poczet właśnie takich kiosków na stanowiskach produkcyjnych, gdzie możemy ten model 3D wprost publikować. Ale to, co jest najbardziej istotne, to oczywiście dane dostarczane w odpowiednim czasie, no i fakt, że te dane są aktualne, więc to jest oczywiście flagowe przedsięwzięcie. No i coś, co jeszcze się znajduje na tym slajdzie w prawym dolnym narożniku, to zarządzanie pomysłami, czyli to, od czego wyszedłem. Komunikacja, współpraca w grupie roboczej, podniesienie innowacji i kreatywności na odpowiedni poziom, żeby zapewnić satysfakcję naszym końcowym klientom. Dużo mówiłem na wstępie w kontekście różnych systemów, które wielu naszych klientów nadal są sercem tej całej infrastruktury informatycznej, które niosą ze sobą szereg informacji. Jednym z takich systemów jest oczywiście system klasy ERP. Nie będę tu wymieniał oczywiście żadnych marek, natomiast bez względu na to, o jakim systemie ERP byśmy nie mówili, zdajemy sobie sprawę z tego, jak on ważny jest dla Państwa, wielu naszych rozmówców. Dlatego chciałbym podkreślić bardzo ważną informację, że jesteśmy w stanie zintegrować się z dowolnym systemem ERP i te informacje
właśnie do tegoż systemu, dwukierunkowo wymieniać z platformą TD Experience, która jest systemem dedykowanym do zarządzania cyklem życia produktu. No i wracając do platformy TD Experience, to jeszcze taki szybki rzut oka, mówiąc kolokwialnie, na interfejsy, które niejednokrotnie już Państwo widzieliście umieszczone w przeglądarkach internetowych, do których siłą rzeczy mamy dostęp z dowolnego miejsca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z dowolnego urządzenia elektronicznego. Natomiast istotne jest to, co na tych naszych wirtualnych pulpitach się pojawia. Najważniejszym miejscem, takim filarem, dla którego została stworzona ta platforma realizująca pełen cykl życia produktu, jest właśnie współpraca, a więc ten wskaźnik sukcesu, od którego zacząłem rozmowę z Państwem, bazując na odpowiednich raportach. Tworzenie, spostrzeżenia, wiedzę, analiza danych i wszystko oczywiście w czasie rzeczywistym na naszym wirtualnym bliźniaku, który nie jest tylko makietą cyfrową, ale rzeczywistym, wirtualnym odwzorowaniem naszego produktu, naszego procesu, interakcji ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces realizacji zadań. A więc z tego całego gąszcza różnych informacji i tych prac, które określiłem mianem nieproduktywnych, które realizują nasze działy inżynierskie, bazując na arkuszach kalkulacyjnych, na komunikacji poprzez e-mail, a być może również na fizycznych spotkaniach, których jest bez liku, przechodzimy do takiego nowego paradygmatu współpracy i innowacji, gdzie dochodzimy do sytuacji, nigdy więcej maili, nigdy więcej arkuszy kalkulacyjnych, papieru, utraty danych, list do zrobienia, czy wszelkie maści dokumentów. Oczywiście siłą rzeczy te dokumenty powstają, są wynikiem zadań operacyjnych poszczególnych członków grupy roboczej, ale istotne jest to, że one są w kontekście naszego produktu i trafiają do jednego spójnego źródła danych, jakim jest platforma 3D Experience. Te zespoły interdyscyplinarne można łączyć. Tą współpracę, interakcję, pracę nad produktem, czyli to, co jest kluczem do sukcesu, czyli innowacyjność i kreatywność, możemy podnieść na o wiele wyższy poziom i wszystkie informacje scalić wokół naszego projektu, który za chwilę zostanie w sposób ustrukturyzowany, sformalizowany, wdrożony na te odpowiednie tory, które miałem przyjemność Państwu pokazać poprzez poszczególne etapy cyklu życia produktu. No i teraz patrząc na całą tą perspektywę, nakreślono przeze mnie w taki sposób poglądowy, że tak powiem, bardzo ogólny. Myślę, że szereg z Państwa, którzy potencjalnie byli zainteresowani implementacją tego środowiska do siebie, na pewno postrzegają to jako rozwiązanie złożone i duże, bo dedykowane oczywiście na poczet szeregu różnych wyzwań czy etapów w cyklu życia produktów. I to, co myślę, zdaję sobie sprawę, co w tej chwili zakwitło jakby w Państwa głowach, to fakt, że tego typu systemy, klasy PLM, wymagają właśnie opracowania inicjatywy nowej innowacji technologicznej. Trzeba poświęcić miesiące oczywiście na zatrudnienie, szkolenie, nabycie umiejętności, zbudowanie zespołu, potem tygodnie na pozyskanie, wdrożenie potrzebnych technologii, no cały jakby proces ku implementacji. To mam dla Państwa, myślę, bardzo optymistyczną wiadomość i nazwę ją wprost kolokwialnie pójściem na skróty. Skrót do wartości wirtualnego bliźniaka i z tego całego zapisu, który być może Państwu się jawi w głowie jako wdrożenie tego systemu do Państwa, skracam go do krótkiego zdania. Utwórz wartość. Dlaczego? Dlatego, że platforma 3D Experience zostaje dostarczona na rynek, czyli do Państwa, do firm produkcyjnych, na bazie formuły software as a service, czyli oprogramowanie jako usługa. Mówimy tutaj o usługach realizowanych przez platformę chmurową dostawcy, jakim jest Dassault System, i to oprogramowanie z chwilą dostępu do wybranej usługi, bo oczywiście decydujemy się na takie składniki tego rozwiązania, które nam są potrzebne, które zmapują cały nasz cykl życia produktu i wybrane jego elementy poza, tak jak powiedziałem, murami naszej firmy. Łatwo instalujemy i łatwo wdrażamy. Zapewniamy bezpieczeństwo danych, bardzo ważny wskaźnik, od którego zacząłem spotkanie z Państwem. O dostępie do danych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu już mówiłem. Łatwość skalowania, to też warto podkreślić. Otwartość na systemy zewnętrzne, w tym integrację z systemem ERP, o tym też już powiedziałem. Szybkie realizowanie i wdrożenie naszego produktu na produkcji, no i tak zwany niski koszt posiadania, ponieważ mówimy tutaj o oprogramowaniu jako usługa. O co tak naprawdę chodzi, jeśli mowa o kosztach, bo to też myślę Państwa może bardzo interesować.
z punktu widzenia systemu IT, który ma oczywiście bardzo dobrą wiarę w to, że dba o całą infrastrukturę, należy dać sobie sprawę, że takie fizyczne wdrożenie tych systemów niesie ze sobą oczywiście szereg kosztów ukrytych, a zwłaszcza właśnie tą wspomnianą obsługę IT, a więc zaangażowanie bardzo duże personelu, który dba o utrzymanie, bezpieczeństwo, aktualizację całej infrastruktury, w tym hardware, no i zabezpieczenie oczywiście przed wszelkimi zagrożeniami z zewnątrz, czy łączymy się przez VPN, czy robimy komunikację mailową. Tam oczywiście musimy mieć na uwadze wszelkie zagrożenia typu wirusy, typu oprogramowanie, typu ransomware. Natomiast w przypadku platformy TT Experience ten cały bagaż zagadnień spoczywa na dostawcy oprogramowania i na producencie oprogramowania, jakim jest Dassault System. Dzięki temu widzimy na przykładzie tej góry lodowej, jak redukujemy obciążenie IT. Niepotrzebne nam są serwery do przechowywania danych, niepotrzebne nam są dodatkowe serwery do tworzenia kopii zapasowych, bo o to dba dostawca oprogramowania na swoich własnych serwerów, gdzie dba o bezpieczeństwo państwa informacji. W ślad za tym cała infrastruktura też jest w rękach dostawcy tego oprogramowania, jej utrzymanie, jej aktualizacja, jej wydajność również w rękach dostawcy tego oprogramowania. Z punktu widzenia osób, które podejmują decyzje, należy zwrócić uwagę na taki benefit jak zwinność biznesowa, ponieważ oprogramowanie jako serwis zapewnia nam możliwość żonglowania wybranym składnikiem tego rozwiązania ad hoc, wtedy kiedy jest on nam potrzebny w naszym projekcie. Dotyczy to nie tylko aplikacji, czy mówiąc terminologią TT Experience, roli, w ramach której te aplikacje wchodzą, ale również możliwość dostosowywania całego zespołu na poczet konkretnego projektu i dedykowania mu narzędzi z portfolio TT Experience. To zapewnia nam współpracę biznesową, którą jesteśmy w stanie wdrożyć, tak jak powiedziałem, ad hoc, no i dalej ta współpraca przekłada się wprost proporcjonalnie na wykorzystanie potencjału kreatywności naszych pracowników, wdrażanie innowacyjności. To, co warto podkreślić, co niejednokrotnie się przewijało przez wszystkie informacje, które już miałem przyjemność Państwu przedstawić, to połączenie właśnie tych dwóch obszarów, nieustrukturyzowanej współpracy i ustrukturyzowanej współpracy, bo niewątpliwie ta ostatnia ma kluczowe znaczenie w mapowaniu procesów, które się u Państwa w firmach znajdują. Zwracam też uwagę, że TT Experience to kompleksowa platforma, która nie tylko umożliwia właśnie zarządzanie projektami, procesami w organizacji, ale także integruje szereg zaawansowanych technologii, w tym również sztuczną inteligencję. Tutaj pozwolę sobie wymienić te, które są chyba takie najbardziej kluczowe, które bardzo często w jednym zdaniu wymienia się, mówiąc o platformie TT Experience. A wszystko jakby zmierza do clue mojego wystąpienia przed Państwem, czyli właśnie do transformacji cyfrowej biznesu, która wykorzystuje te technologie ku innowacyjności i ku elastyczności reagowania na wyzwania, które przed Państwem stoją. Powiedziałem Państwu, że staram się te wszystkie dane, w ślad za tym rozwiązania, które tutaj dedykuję, poprzeć twardymi i obiektywnymi informacjami pochodzącymi z rynku. Zacząłem spotkanie z Państwem od szeregu różnych raportów, natomiast to, co myślę będzie stanowić o bezpieczeństwie Państwa inwestycji, to informacja, jak faktycznie tego typu rozwiązanie jest wykorzystywane przez klientów, użytkowników i jakie benefity ze sobą niesie. Ja zacznę od takich fundamentalnych informacji, że integracja PLM, czyli tego systemu do zarządzania cyklem życia produktów, strategię firmy, czyli postrzeganie generalnie tego systemu jako transformację cyfrową biznesu, nie tylko jako infrastrukturę, ale faktycznie jako możliwość wykorzystania potencjału innowacji, kreatywności i elastyczności i tegoż wirtualnego bliźniaka, który jest jakby synonimem platformy TT Experience, rewolucjonizuje zarządzanie. Firmy, które go wykorzystują, zyskują rynkową przewagę dzięki lepszemu zrozumieniu, szybkości reakcji i innowacyjnemu podejściu do produktów. A oto przykłady tych firm. Pozwoliłem sobie tutaj wymienić kilka. Pierwszym z nich jest PESA Bydgoszcz, na pewno bardzo znany producent pojazdów szynowych i jeden z głównych dostawców taboru kolejowego w Europie. Reprezentant tej firmy, pan Jacek Konop, powiedział, że dzięki platformie TT Experience jesteśmy teraz na mocnej pozycji, ponieważ skonsolidowaliśmy wszystkie nasze działania w jednym środowisku. Zmieniliśmy sposób pracy, dzięki czemu jesteśmy lepiej przygotowani na przyszłość. TT Experience pomoże nam usprawnić nasz biznes operacji, zwiększając efektywność, ograniczenie operacji pomocniczych i narzędzi peryferyjnych.
Miałem przyjemność na wydarzeniu w Krakowie zatytułowanym TED Experience Summit wysłuchać również wykładu pana Jakuba Jasińskiego, wiceprezesa do spraw technicznych z firmy PESA Bydgoszcz, który wymienił następujące osiągnięte korzyści z wdrożenia platformy TED Experience. Ograniczenie liczby aplikacji i systemów wykorzystywany w organizacji zarządzania harmonogramem projektu. Jedno źródło informacji, pełen nadzór nad projektem, tworzenie i wizualizacja powiązań między obiektami, ułatwienie wyszukiwania filtracji, historia wymiany informacji, komunikacja, ograniczenie korespondencji e-mail, wymiana informacji o modelu 3D, tworzenie lekkich reprezentacji, powiązanie modelu CAD z poszczególnymi wymaganiami. To była PESA Bydgoszcz. Kolejny przykład, firma Nowy Styl, europejski lider mebli biurowych, pani Karolina Manikowska, menadżer i dyrektor działu konsultingu właśnie z tej firmy, powiedziała: dzięki wsparciu platformy 3D Experience nasze zespoły projektowe odpowiedzialne za wdrożenie nowych produktów mogą lepiej i szybciej przygotowywać projekty, śledząc od początku do końca oczekiwane koszty i marże. Pan dyrektor do spraw planowania Tomasz Barcik z firmy Nowy Styl też zwraca uwagę na szereg różnych benefitów. 3D Experience pozwala nam zintegrować cały proces rozwoju produktu, od wyceny po produkcję. Platforma rozbija silosy, usprawnia komunikację. To rozwiązanie umożliwiające prawdziwą współpracę. Posiadanie dostępu do aktualnych danych technicznych produktów oraz możliwość jednoczesnej pracy w środowisku wirtualnym rozwiązuje wiele problemów komunikacyjnych. I jeszcze jeden przykład, instytucja PRZ Racing, gdzie team leader zespołu konstrukcyjnego, pan Konrad Ner, powiedział: każdy członek zespołu bez problemu jest w stanie działać na platformie i brać udział w projekcie, nie martwiąc się o to, czy pracuje na aktualnej wersji. Te informacje, myślę, są dla Państwa bardzo cenne i na pewno zdecydują o bezpieczeństwie inwestycji w tego typu rozwiązanie, więc nie bez powodu posiłkuję się referencjami. Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze słowo o dostawcy, czyli o korporacji Dassault Systèmes, która jest naszym głównym partnerem, i o tym, jak ta firma faktycznie kreuje sposób, w jakim są realizowane procesy w firmach projektowych, firmach produkcyjnych. W 1981 roku firma wprowadziła na rynek system 3D, w 1989 już mieliśmy makietę cyfrową, w 1999 system klasy PLM, a platforma 3D Experience powstała w 2012 roku. Idziemy dalej z rozwojem tego produktu, z punktu widzenia Dassault Systèmes, bo mówimy tutaj również o zaangażowaniu ludzi i uwzględnieniu ich w całej idei przemysłu 5.0. Za chwilkę rozszerzę ten wątek, a idziemy w stronę zrównoważonego świata, więc musimy mieć wszyscy na uwadze oczywiście przedsięwzięcie związane z ekologią. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że SolidWorks na tej całej mapie drogowej, którą widzimy w tej chwili na ekranie, powstał w 1993 roku, natomiast do portfolio Dassault Systèmes dołączył w 1997 roku. I skoro mowa o Dassault Systèmes, tutaj emblematyczni klienci czy użytkownicy narzędzi ze stajni Dassault Systèmes, którzy w tych kamieniach milowych, które pokazałem Państwu na tej mapie, się pojawiają. Jest Dassault Aviation, jest Boeing, są oczywiście producenci samochodów, ale pojawiają się również tutaj ciekawe przedsięwzięcia, które jakby świadczą o rozwoju, w którą stronę de facto te wszystkie narzędzia zmierzają i co przyświeca również osobom, które platformy TD Experience rozwiązują. Jako najbardziej złożony projekt, to już miałem przyjemność niejednokrotnie pokazywać, a ponieważ jest to bardzo spektakularne, bardzo często się na to powołuję, nie omieszkałem również wkomponować to w moje wystąpienie przez Państwem. Wirtualny Singapur. Najbardziej złożony projekt, jaki można sobie wymyślić, jaki stworzył człowiek, czyli miasto. To miasto zostało przeniesione właśnie jako wirtualny bliźniak do przestrzeni 3D Experience po to, żeby zarządzać wszystkimi aspektami jego funkcjonowania, a tych aspektów oczywiście jest bez liku. Od komunikacji, zarządzania światłami, otwarciem sklepów, szkół, wpływem pogody oczywiście, wietrzeniem, kanałami komunikacyjnymi, które w tym mieście znajdują i szeregu różnych przedsięwzięć, które mają wpływ na urbanizację. Wiedziałem również o tym, że bardzo ważnym elementem, który przyświeca osobom z firmy Dassault Systèmes, w tym w rozwoju 3D Experience, jest również aspekt wprost związany z ludźmi, z nami.
I tutaj bardzo flagowy projekt tak zwanego żyjącego serca, który jest jakby wizualizacją chwytającej za serce historii dziewczynki imieniem Aksendia, której ratowano życie dzięki właśnie wirtualnemu bliźniakowi jej organizmu, gdzie najpierw przeprowadzono właśnie operację wirtualną, czyli cyfrową, po to, żeby potem dokładnie te procesy chirurgiczne przenieść na żywy organizm wspomnianej tutaj dziewczynki. Nie bez powodu mówię tutaj o takim odniesieniu się jakby do organizmu, czy mówiąc wprost do nas jako do ludzi, ponieważ te wszystkie aspekty związane począwszy z cyfryzacją, digitalizacją, czy szerzej automatyzacją, które my tutaj sprowadzamy do etapu transformacji cyfrowej, to już są aspekty, które wykraczają poza ten przemysł 4.0, który był bardzo skupiony właśnie na automatyzacji i na zwiększeniu wydajności szeregu różnych stanowisk, niejednokrotnie, powiem bez ogródek, z pominięciem oczywiście ludzi. Natomiast to, co proponuje nam 3D Experience, jest bardzo mocno skoncentrowane na nas. Więc to jest właśnie już idea przemysłu 5.0. Mówimy tutaj z jednej strony o tym zaangażowaniu pracowników w różne procesy, mówimy o komunikacji, o współpracy, więc rzecz absolutnie kluczowa z punktu widzenia szeregu różnych przedsięwzięć komercyjnych i produkcyjnych, ale mówię tutaj również o poprawie warunków pracy, o wspieraniu zrównoważonego rozwoju i minimalizacji wpływu na środowisko. Co mam na myśli? W ramach możliwości narzędzi 3D Experience znajdziecie również Państwo, jeśli uważacie to za stosowne, możliwości właśnie badań ergonomii czy wprost warunków pracy. Wcześniej w kontekście tej wirtualnej rzeczywistości mówiłem o testowaniu produktów, ale teraz możemy również sprawdzić ergonomię naszych stanowisk, czy wprost ergonomię naszych produktów w kontekście odpowiedniego człowieka, który wykonuje odpowiednie zadania, że tak powiem, manualne i jaki to ma wpływ faktycznie na jego zdrowie krótko bądź długofalowe. Kolejny aspekt, przy którym tak naprawdę stoją obecnie wszystkie firmy, to jest zagadnienie dotyczące zrównoważonego cyklu życia produktu, czyli wyzwania właśnie ekoprojektowania. I znowu podkreślam, mamy tutaj cyfrową ciągłość pomiędzy projektem a oceną życia produktu. Mówiłem o tej cyfrowej ciągłości, o tym wirtualnym bliźniaku w kontekście szeregu różnych etapów i osób, interesariuszy zaangażowanych w ten projekt. I to samo dotyczy właśnie tego obszaru, czyli obszaru dbania o zrównoważony rozwój czy analizy LCA. Tutaj znowu pracujemy w kontekście konkretnego produktu. Tutaj przechodzimy od fazy projektowej, uwzględniając wszystkie aspekty, które mają wpływ na środowisko, aż do formalnego etapu utylizacji. W szybkim podsumowaniu. Platforma 3D Experience to tworzenie wirtualnych bliźniaków. Już myślę, że to hasło będzie się Państwo kojarzyć właśnie z systemem PLM, jakim jest platforma chmurowa 3D Experience. Symulowanie rzeczywistych środowisk i procesów, a więc nie mówimy tutaj o żadnych makietach cyfrowych, obiektach 3D, które w żaden sposób nie są powiązane z rzeczywistością. To wszystko w kontekście również efektywnej współpracy, wykorzystanie kreatywności i innowacji, co niejednokrotnie podkreślałem. A więc od rozproszonego zespołu, od odseparowanych obszarów specjalizacji, które są bardzo częste w wielu firmach produkcyjnych, do takiej jednej integrującej szyny, mówiąc wprost, platformy, która te wszystkie zespoły, wszystkich interesariuszy, wszystkie elementy składowe tego procesu jednoczy po to, żeby właśnie dopasować funkcjonalność naszego projektu przed jego fizycznym istnieniem. Demokratyzacja danych, czyli udostępnianie danych na te wirtualne biurka poszczególnych osób w całym cyklu życia produktu, od projektanta poprzez technologa na produkcji, operatora na produkcji, serwisanta, osoby, która będzie nasz produkt wykorzystywać. To wszystko w ramach możliwości tych narzędzi. No i wracam tak naprawdę do tego, czego zacząłem spotkanie z Państwem, czyli od wyzwań dzisiejszego rynku. Wiemy, że ta infrastruktura techniczna rozwiązań informatycznych dla przemysłu jest już bardzo złożona. Z jednej strony mamy systemy dedykowane dla inżynierii, systemy CAD, CAM, CAE, z drugiej strony mamy rekordy danych, bez względu na to, o jakich systemach byśmy nie mówili, a jednak wielu z naszych klientów, wiele firm produkcyjnych nadal zwraca uwagę na takie aspekty jak współpraca,
czasa, jak podejmowanie decyzji, jak napięty harmonogram, ramy regulacyjne, czy w końcu logistyka łańcucha dostaw. Z punktu widzenia operatora, to co niejednokrotnie podkreślałem, szereg tych informacji pochodzi z różnych źródeł. Operatorzy, w tym konstruktorzy, korzystają z wielu różnych dróg informacji, często rozproszonych od siebie po to, żeby je potem zebrać w jakiś arkusz kalkulacyjny albo przefiltrować maile. A to, do czego dążymy, to jest właśnie sytuacja, w której mnogość tych różnych dróg współpracy zespołowej, które nie zapewniają nam kontroli nad projektem w efektywny sposób, my sprowadzamy właśnie do jednego spójnego źródła danych, jakim jest platforma 3D Experience, po to, żeby w czasie rzeczywistym ta współpraca rzeczywiście mogła być efektywnie realizowana. Kolejne spojrzenie, zestawienie jakby dwóch rzeczywistości. Z jednej strony taki statyczny obraz, czyli te wspomniane przeze mnie makiety i praca z plikami 3D, gdzie bardzo często mówimy o kopiowaniu, o braku bezpieczeństwa tych informacji, do świata połączonego cyfrowo, do tego tworu, który został określony jako wirtualny bliźniak, do projektu realizowanego na żywo, jak widzieliście Państwo, przez wszystkich interesariuszy zaangażowanych w całym cyklu życia produktu. A więc platforma 3D Experience to system klasy PLM do zarządzania całym pełnym cyklem życia produktu i tego typu rozwiązanie jest dzisiaj rzeczywiście kluczowe. Sprowadza się do współpracy międzyludzkiej po to, żeby ta cała infrastruktura nie sprowadzała się tylko do takiej drogi interakcji człowiek-dane, ale rzeczywiście, żebyśmy mieli tą przestrzeń pod tytułem człowiek. Dynamiczna interakcja z danymi, współpraca w czasie rzeczywistym, podejmowanie decyzji w szerszym kontekście, a tak de facto w każdym kontekście, który jest strategiczny z punktu widzenia wkładu odpowiednich osób. Odwołuję się znowu do tych twardych danych, żeby być w pełni precyzyjnym, no i przede wszystkim, żeby być również obiektywny w stosunku do Państwa. Wskaźnik sukcesu numer jeden. Komunikacja i współpraca w rozwoju produktu. Wszyscy menadżerowie na to zwracają uwagę. I w kontekście tylko tego jednego wskaźnika jeszcze szybkie spojrzenie na to, jak faktycznie taki przegląd projektu mógłby być zrealizowany. Przeniesienie modelu 3D pracy koncepcyjnej do przestrzeni 3D Experience w ramach grupy roboczej wszystkich interesariuszy, którzy tym produktem się zajmują. Dodawanie tych opisów, tak zwanych markupów, mówiąc języka angielskiego, na poszczególne fragmenty tego projektu. Wszystko odokumentowane, wszystko realizowane w kontekście konkretnych danych, wszystko scentralizowane w jednym miejscu i połączone właśnie w ramach całego cyklu naszego życia produktu, który optymalizuje tą pracę i zapewnia wkład wszystkich interesariuszy na poczet współpracy, komunikacji. To dotyczy oczywiście pracy wewnątrz zakładu, jak i również komunikacji zewnętrznej i fenomenalna, powiedziałbym, spektakularna funkcjonalność nowego SolidWorks 3D Experience, gdzie możemy wprost z interfejsu użytkownika, operatora systemu SolidWorks udostępnić nasz model osobie, uwaga, na zewnątrz naszego zakładu, czyli de facto osobie, która nie jest członkiem naszej grupy roboczej. Ta osoba dostaje maila, otwiera w przeglądarce internetowej i dostaje dostęp tylko do tej informacji dedykowanej tylko dla niej. Dalej oczywiście opisuje, recenzuje tą informację i ta informacja za chwilkę wróci oczywiście do konstruktora. Nie ma tu żadnych maili, żadnych arkuszy kalkulacyjnych, nie ma wielu różnych źródeł informacji, tylko wszystko jest ze sobą spójne, wszystko jest udokumentowane i na wszystko mamy oczywiście wpływ. Wszystkie te informacje użytkownik systemu SolidWorks monitoruje też z poziomu systemu, który codziennie używa, a więc się nie rozprasza, nie sprowadza swoich zadań do pracy nieproduktywnej, tylko nadal modeluje swoją część, nadal ją optymalizuje w trosce o decyzje, które są podjęte przez osobę, która ma wpływ na dalszy bieg rozwoju tegoż produktu. Śledź problemy zgłaszane przez klientów i zarządzaj nimi. O tym też już sporo mówiłem w kontekście możliwości technologicznych platformy 3D Experience, więc jeszcze szybkie spojrzenie, jak ta komunikacja może być zapewniona, jak faktycznie możemy wpływać na ten produkt, nie rozpraszając się i nie dbając o ten chaos informacyjny w oparciu o maile, o arkusze, o jakieś inne dyski, VPN-y i tym podobne rozwiązania. Tutaj wszystko robimy w kontekście naszego produktu. Wszystkie informacje są zbierane w kontekście naszego produktu i pamiętajmy, że nie ma tutaj żadnej anarchii.
te informacje są dostępne dla tych osób, do których powinny być dostępne. Potem wkraczamy na tą ścieżkę sformalizowaną i wiemy, jak faktycznie zmiana, rozwiązanie problemu jest realizowane w odpowiednim cyklu życia produktu, zgodnie z naszym harmonogramem, zgodnie z naszym projektem, zgodnie ze stanami dojrzałości. Trzy niezawodne strategie, które też są w podsumowaniu mojego wystąpienia. Zespołowa siła napędowa, czyli uwalniamy właśnie to, co jest jakby największym skarbem naszego przedsiębiorstwa, czyli ludzie, ich kreatywność, ich innowacyjność. Dwa, sztuka zarządzania danymi w kontekście właśnie takiej pracy na żywo, no i mądra praca zespołowa. Te benefity zebrałem też i jakby cechy tego środowiska na takiej, wydaje mi się, atrakcyjnej grafice, natomiast pozwolę sobie też wskazać w podsumowaniu takie moje top 7, jeśli chodzi o argumenty dedykowane wprost do decydentów, do osób, które faktycznie powinny mieć tą transformację cyfrową biznesu na uwadze. Z jednej strony numer jeden, wszechstronność i skalowalność. Integracja i współpraca, na którą niejednokrotnie zwracałem uwagę. To przekłada się na innowacje i na szybkość. Personalizacja i elastyczność tego środowiska, a więc decydujemy się na te narzędzia, które nam są potrzebne i uwaga, w chwili, które nam są potrzebne, bazując na formule oprogramowanie jako serwis. PLM w chmurze, czyli zarządzanie cyklem życia w produktu, dostępne z każdego miejsca na dowolnym urządzeniu elektronicznym. Zrównoważony rozwój, który jest niesłychanie ważny z uwagi na szereg różnych obostrzeń związanych z realizacją projektu. No i długoterminowa wartość, którą widzieliście też Państwo chociażby przez pryzmat tej mapy drogowej rozwoju produktów realizowanych przez korporację Dassault Systèmes. I znowu, w trosce o obiektywność pokuszę się jeszcze w końcówce o kilka opinii. Jedno to badanie instytucji McKinney Global Institute, która stwierdziła bardzo duże i rosnące różnice produktywności pomiędzy liderami rynku a firmami, nazwijmy to, spóźniającymi się. Tutaj jest najsilniejszy kontrast, jeśli chodzi o branżę produkcyjną, ponieważ jest on na poziomie około 5,4%. Razy bardziej produktywni są oczywiście liderzy od pozostałych. No i w ślad za tym, jakie są sugestie tych liderów będących na szczycie tabeli produktywności? Po pierwsze, wychwytują wartość transformacji cyfrowej, dodałbym jeszcze biznesu, żebyśmy też nie postrzegali tych rozwiązań jako faktycznie informatyki, rozwiązań informatycznych, ale też podeszli tutaj z punktu widzenia biznesu, elastyczności naszych działań, elastyczności naszych procesów. Wartości niematerialne, czyli własność intelektualna, kapitał ludzki, a wkład tego kapitału ludzkiego, innowacyjność i kreatywność jest bardzo mocno wykorzystywana poprzez funkcjonalność tych narzędzi. Kadra gotowa na przyszłość i podejście systemowe, możliwość poszukiwania nowych rynków i twórczych partnerstw to są jakby sugestie ze strony liderów tabeli produktywności. I jeszcze jeden cytat, na który się powołam. Miałem też przyjemność niedawno słuchać wykładu profesora doktora Jorga Fischera, lidera czy pioniera wydajności cyfrowej od kilkudziesięciu lat, również profesora na jednej z uczelni niemieckich. I on zwrócił uwagę, że celem, do którego warto dążyć, jest zaplanowanie i wdrożenie określonych wzorców procesowych oraz towarzyszącej im infrastruktury informacyjnej w Twojej organizacji. Natomiast oprócz tego cytatu chciałbym jeszcze tutaj powołać się na jedną grafikę, którą wyświetlił również pan profesor, jaka jest generalnie tendencja, jeśli chodzi o systemy informatyczne implementowane w firmach produkcyjnych. Jeszcze do niedawna królem, źródłem, sercem informacji był system ERP. W tej chwili królem, źródłem wszelkich informacji wpływających na rozwój produktu jest system klasy PLM, no i oczywiście współpraca z systemem ERP, w którym oczywiście monitorujemy kondycję finansową i wszystkie informacje o naszym przedsiębiorstwie. Żeby jeszcze uzmysłowić Państwu tą elastyczność i możliwość szybkiego wdrożenia tych systemów, pozwolę sobie tutaj przedstawić Państwu spojrzenie na przygotowane pakiety rozwiązań ról platformy Tilty Experience, które zostały tutaj skalowalne w postaci pakietów Standard, Professional i Premium. Oczywiście bazą tych wszystkich pakietów są usługi chmurowe, które mają na uwadze zarządzanie dokumentacją, wyszukiwanie, porównywanie, współpracę. Natomiast
w kolejnych mamy dodatkowe funkcjonalności, jak zarządzanie projektami, zmiany inżynierskie, IBOM, wyżej mamy środowisko multicadowskie, a jeszcze wyżej mamy możliwość połączenia z systemem ERP, zarządzanie tą siecią dostawców i własnością intelektualną szeroko rozumianą. To wszystko właśnie w trosce o to, żeby szybko i elastycznie móc dostosować się do Państwa potrzeb i dedykować wybrane rozwiązanie dla Państwa. Oprócz tej szyny integrującej, no to miejmy na uwadze, że cały system PLM integruje ze sobą oczywiście wszystkie procesy, o których miałem przyjemność Państwu opowiadać, od koncepcji, przez projektowanie, inżynierię, symulację, produkcję, obsługę, utrzymanie, więc to wszystko, co również znajduje się poza zakładami naszej firmy. Zestawiłem dwa obrazy. Z jednej strony tą infrastrukturę takich silosów, dyscyplin, o których zwykliśmy właśnie tak mówić i takie nazywać, tych produktocentrycznych, związanych na narzędziach, które są wykorzystywane na różnych etapach rozwoju produktu, ale z drugiej strony mamy też organizację postrzeganą jako transakcję. Natomiast to, co oferuje platforma 3D Experience, to jest właśnie wirtualny bliźniak, czyli rzeczywiste, na żywo zarządzanie rozwojem i cyklem życia produktu, zarówno z punktu widzenia właśnie aplikacji, ale również dbania o dane, a przede wszystkim o współpracę i interakcję wszystkich interesariuszy ze sobą. Więc mówimy tutaj od produktu do doświadczenia, od koncentracji na transakcjach do doświadczenia. Nie bez powodu w nazwie platformy pojawia się słowo anglojęzyczne experience, tłumaczone na język polski właśnie jako doświadczenie. Szanowni Państwo, zapraszam do kontaktu z nami. Spotkajmy się, porozmawiajmy o konkretnych Państwa wyzwaniach, już nie w kontekście tych raportów, które tutaj poczyniłem i wyświetliłem, ale w kontekście Państwa kluczowych potrzeb. Bardzo serdecznie zachęcam do współpracy. Zwracam uwagę, że tutaj nie chodzi o tylko jedynie o krok w nowoczesność, ale chodzi o podjęcie strategicznej decyzji, wdrożenie systemu PLM, który może zdecydować o przyszłości firmy. I to jest właśnie krok ku efektywności, szybkości i innowacji. I jednym z takich kluczowych terminów, które się przewijał niejednokrotnie przez moją prezentację, to właśnie transformacja cyfrowa biznesu. Pozostawiam tutaj dane kontaktowe do siebie. Zachęcam do kontaktu z firmą DPS Software. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Chciałbym teraz przejść do bloku pytań i odpowiedzi. Jeśli Państwo jakiekolwiek mają, zachęcam do korzystania. Natomiast nim do tego bardzo proszę o skorzystanie z ankiety. Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa opinię, żebyśmy mogli też błyskawicznie odpowiedzieć na Państwa wyzwania. Widzicie w tej chwili Państwo na ekranie dwa pytania. Jedno, czy interesują Cię szacunkowe koszty implementacji dla Twojej firmy? I drugie pytanie, czy interesuje Ci dedykowana prezentacja techniczna, bo tak jak powiedziałem, chcielibyśmy się odnieść wprost personalnie do Państwa potrzeb, a nie do ogólnie rynkowych, które tutaj wykorzystałem. Tam są dwa pytania, jeśli Państwo na ekranie widzicie jedno, to znaczy, że należy scrollem jakby zjechać w dół, żeby zobaczyć drugie. Pozwolę sobie Państwu dać chwilkę czasu na odniesienie się do tych pytań i będę wdzięczny za uzupełnienie. Dziękuję pięknie za wypełnienie ankiety, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam jeszcze raz do kontaktu z nami, do kontaktu ze mną. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję Państwu pięknie.